się Anna Wil, jestem analitykiem z wykształcenia, jestem, jestem statystykiem, matematykiem. W firmie StatSoft jestem od 4 lat, zajmuję się wykonywaniem różnego rodzaju projektów analitycznych, trochę programuję, jak i prowadzę szkolenia zarówno z podstaw i obsługi programu, z podstaw statystyki oraz obsługi programu Statistika, jak i również z bardziej zaawansowanych metod, na przykład metod data miningowych, analiz wielowymiarowych. I z tym ostatnim zagadnieniem będzie związane moje wystąpienie pod tytułem Zastosowania analiz wielowymiarowych w lepszym zrozumieniu struktury danych na przykładzie wyników dziesięcioboju lekkoatletycznego. Jeżeli chodzi o plan mojej prezentacji, to na początku chciałabym powiedzieć kilka słów na temat zjawisk wielowymiarowych, czym są takie zjawiska, jakie są trudności związane z analizą tego typu danych, tego typu zbiorów. Następnie opowiem Państwu o jednej właśnie z metod dedykowanej do analizy danych wielowymiarowych, czyli do analizy, czyli o analizie składowych głównych. Podczas pracy w programie Statistika pokażę Państwu na przykładzie właśnie tych danych z dziesięcioboju, w jaki sposób taką analizę wykonać, jak interpretować wyniki takiej analizy. Później przedstawię Państwu modyfikację analizy głównych składowych PCA, jaką jest rzadka analiza składowych głównych. Omówię różnicę między tymi dwiema metodami i powiem, co ona nam daje, jakie daje nam korzyści. No i na końcu krótkie podsumowanie. OK, no to przejdźmy do głównej części mojego wystąpienia. Otóż w dzisiejszym świecie powszechnie wykorzystuje się statystykę po to, żeby lepiej poznać otaczający nas świat. Wykorzystujemy zarówno klasyczne metody, jak i metody data miningowe do opisu poznania prawidłowości, które kształtują te nasze interesujące nas zjawiska. Te zjawiska, które chcielibyśmy lepiej poznać, które chcielibyśmy lepiej opisać, najczęściej opisywane są za pomocą bardzo wielu różnych cech, za pomocą bardzo wielu parametrów. I takie właśnie zjawiska, które są opisywane za pomocą wielu różnych właśnie cech, parametrów, będziemy nazywali zjawiskami wielowymiarowymi. Jeżeli chodzi o zjawiska wielowymiarowe, no to teoretycznie, jeżeli mamy już dwie cechy, które opisują nasze zjawisko, możemy mówić już, że mamy do czynienia ze zmiennymi, ze zjawiskami wielowymiarowymi, natomiast w praktyce uznaje się za wielowymiarowe takie, gdzie tych zmiennych jest trochę więcej. Oczywiście te zjawiska, którymi zajmujemy się na co dzień, są na tyle złożone, że właśnie większość z nich możemy uznać za zjawiska wielowymiarowe. Przykład, chcemy kupić jakiś samochód, więc nie rozpatrujemy tylko jednego aspektu, jakim jest na przykład cena, ale bierzemy pod uwagę też wiek tego samochodu, koszty jego utrzymania, jaką ma moc silnika, to jak wygląda. Czyli te wszystkie elementy, które ja tutaj wypisałam, wpływają na jedno zjawisko, jakim jest właśnie to określenie atrakcyjnego dla nas samochodu, co zadecyduje o kupnie takiego, a nie innego modelu. Jeżeli chodzi o analizę danych wielowymiarowych, to mamy tutaj pewne problemy, a mianowicie te zmienne, te cechy, które opisują nasze zjawisko, powiązane są nie tylko z tym zjawiskiem, ale mogą być powiązane również między sobą. I ktoś może tutaj powiedzieć, no okej, ale co za problem, ja wykonam kilka analiz jednoczynnikowych, a później te wnioski jakoś ze sobą połączę. No niekoniecznie jest to poprawne podejście, bo gubimy to, co dzieje się pomiędzy tymi naszymi zmiennymi niezależnymi, między tymi naszymi predyktorami opisującymi to nasze zjawisko. Jeżeli jesteśmy przy tych związkach między naszymi predyktorami, no to tutaj trzeba pamiętać, że one mogą być też nadmiernie skorelowane. Mam na myśli, że może być taka sytuacja, gdzie dwie różne cechy będą wnosiły taką samą informację. No jest to o tyle niepotrzebne, że po co dublować coś, co już wiemy, a dwa, w niektórych sytuacjach
może to nawet prowadzić do różnego rodzaju błędów numerycznych, na przykład przy budowie modelu regresyjnego. No i kolejny problem to jest wizualizacja takich danych wielowymiarowych. Oczywiście my bardzo często, chcąc wyciągnąć jakieś pierwsze wnioski z naszego zbioru danych, chcielibyśmy sobie je narysować, zobaczyć, jak one się rozkładają. W przypadku jednej, dwóch cech jest to bezproblemowe, no bo rysujemy jakiś wykres odpowiedni na płaszczyźnie. Dla trzech wymiarów też sobie jakoś poradzimy. No gorzej jest już, gdy mamy pięć bądź więcej tych naszych cech. No i tutaj rozwiązaniem tych sytuacji, tych problemów związanych z analizami wielowymiarowymi, z analizą zjawisk wielowymiarowych, są właśnie dedykowane analizy wielowymiarowe, czyli specjalna grupa metod, które umożliwiają nam analizę takich zbiorów danych i wyciągnięcie z nich wniosków. Ja na tym wystąpieniu chciałabym omówić analizę składowych głównych, czyli jedna z najstarszych, ale chyba zarazem najpopularniejsza metoda służąca do redukcji wymiaru. Przez redukcję wymiaru rozumiem, że zmniejszam liczbę cech, które opisują mój zbiór danych, czyli jeżeli na przykład moje zjawisko jest opisywane przez 100 zmiennych, za pomocą analizy głównych składowych mogę opisać to moje zjawisko za pomocą 10 zmiennych przy utracie, powiedzmy, pewnej niewielkiej części informacji. Wynikiem analizy składowych głównych jest nowy układ współrzędnych, które tworzą tak zwane składowe główne. Składowe główne są kombinacjami liniowymi tych oryginalnych zmiennych, są ze sobą nieskorelowane, czyli są prostopadłe i konstruowane są w ten sposób, że każda kolejna składowa wyjaśnia coraz to mniejszą część informacji zawartą w moim zbiorze danych. Przez informacje w analizie głównych składowych rozumiemy tutaj wariancję, czyli zmienność danej cechy. Być może będzie łatwiej to zrozumieć na takim bardzo prostym wykresie. Mamy tutaj jakiś wykres rozrzutu, oś X, oś Y-ową. I teraz, wykonując analizę głównych składowych, z takiego matematycznego punktu widzenia, to ja szukam takiego kierunku, takiej osi, z której ten obszar zmienności moich danych, czyli ten rozrzut, jest największy. Czyli de facto w tym moim tutaj zbiorze danych, to by była ta taka oś, powiedzmy, która przecina moją oś x-ową pod kątem, powiedzmy, około 135 stopni, czyli wyglądałoby to mniej więcej tak. Po prostu obracam sobie ten mój układ współrzędnych, żeby wzdłuż tej mojej pierwszej osi ten rozrzut danych był jak największy, a później trochę mniejszy. Dzięki temu te kolejne składowe będą miały coraz to mniejszą zmienność, będą miały coraz to mniejszą informację o moim zjawisku. W związku z tym pominięcie ich przy opisie mojego zbioru danych nie będzie dla mnie jakoś bardzo kosztowne, tak? Oczywiście, jeżeli tworzy nam się nowy układ współrzędnych, to też musimy się liczyć z tym, że te moje punkty, moje obserwacje dostaną nowe współrzędne, tak jak jest to na przykład zaznaczone na tym właśnie wykresie. Mamy punkt, gdzie czarną czcionką mamy poprzednie współrzędne, czcionką czerwoną mamy współrzędne w tym nowym układzie C1, C2. Co nam daje analiza głównych składowych? No to już powiedzieliśmy sobie, że pomaga nam zredukować opis naszego zjawiska, czyli upraszcza jednym słowem ten opis. Dzięki temu ja mogę wydobyć te najważniejsze aspekty, te najważniejsze elementy, które kształtują to moje zjawisko. Jeżeli uda mi się zredukować do na przykład dwóch bądź trzech składowych, to ja już mam możliwość zaprezentowania takiego opisu zbioru na jakimś wykresie. No i przez to, że te nasze składowe są nieskorelowane, ja jak gdyby częściowo uwalniam się od tego problemu związanego z nadmiarowością danych,
I takie właśnie nowe składowe mogę wykorzystać przykładowo do budowy modelu regresji. Ale może bez zbędnego gadania przejdźmy teraz do przykładu. Spróbujemy zobaczyć, jakie są te najważniejsze cechy, które decydują o wszechstronności sportowca. No bo wiemy, że dziesięciobój to jest taka najbardziej wszechstronna dyscyplina sportowa, gdzie najlepsi to są ci zawodnicy, którzy są właściwie dobrzy albo bardzo dobrzy w większości konkurencji. Zobaczymy, czy damy radę wyróżnić jakieś najważniejsze aspekty opisujące właśnie taką wszechstronność zawodnika. Dane, nad którymi będziemy pracować, to są dane pochodzące z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro sprzed 4 lat. No i zabieramy się za pracę. Otóż pierwszym krokiem w analizie głównych składowych to jest w ogóle sprawdzenie zasadności, czy jest sens redukować wymiar, to znaczy czy te moje zmienne są faktycznie pokorelowane. Najprościej możemy zrobić to poprzez statystyki podstawowe, macierze korelacji, wskazuję jedną listę zmiennych i wybieram moje zmienne, moje dyscypliny sportowe. Jeszcze sobie tutaj usuwam średnie z podsumowania mojej tabeli i dostaję taki oto wynik, z którym rzeczywiście zauważam, że istnieją różnego rodzaju zależności, tak? Zarówno tendencja rosnąca, tendencja malejąca. W szczególności tutaj możemy zauważyć pewne związki między dyscyplinami biegowymi. No na przykład bieg na 100 metrów jest dość silnie skorelowany z biegiem na 400 metrów i co więcej jest to zależność statystycznie istotna. Druga sprawa, możemy w sposób taki bardziej formalny sprawdzić zasadność zastosowania analizy głównych składowych i do tego będziemy wykorzystywali test Bartleta. Test Bartleta, jego hipoteza zerowa mówi, że ta macierz korelacji między naszymi zmiennymi jest macierzą jednostkową, czyli de facto nie ma zależności między zmiennymi. Odrzucenie hipotezy zerowej w tym teście daje nam jasne przesłanki do tego, że taką analizę głównych składowych jest sens zastosować. Po prostu redukcja wymiaru przyniesie nam jakieś korzyści. W statystyce test Bartleta zaimplementowany jest na przykład w zestawie plus. Wybieram go sobie teraz. Wskazuję odpowiednie zmienne i klikam OK. Dostaję w skoroszycie wyniki tego testu, p-wartość jest właściwie bliska zeru, czyli odrzucam hipotezę zerową i dla mnie jest taki wniosek, że OK, mogę spokojnie wykonywać analizę głównych składowych. Dobra, czyli to, że ją możemy wykonać, już mamy załatwione. Teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Otóż wspominałam na początku mojego wystąpienia, że przez informacje w analizie głównych składowych rozumiemy wariancję, czyli zmienność danej cechy. W związku z tym dzieje się tak, że zmienna, która ma dużą wariancję, niesie większą część informacji. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie zawsze tak jest, bo może być taka sytuacja, że zmienna, która ma dużą wariancję, właściwie nie ma wpływu na nasze zjawisko, a to, że ma bardzo dużą wariancję, jest wynikiem tego, że te zmienne wyrażone są w różnych skalach, przyjmują wartości różnego rzędu. Dlatego bardzo ważnym elementem jest wcześniejsze jakieś znormalizowanie tych naszych zmiennych, czy to za pomocą zwykłej normalizacji, czy też na podstawie standaryzacji. U nas dodatkowo proszę zauważyć, że interpretacja zmiennych biegowych jest odwrotna niż pozostałych, czyli na przykład w pchnięciu kulą mamy im więcej, tym lepiej, natomiast w biegach mamy im mniejszy czas, tym lepiej. Dlatego ja sobie teraz przekształcę te moje zmienne, głównie po to, żeby ta interpretacja była w jednym kierunku. Z moich zmiennych mam już zaszyte formuły, więc teraz co robię? To po prostu automatycznie przeliczam te moje zmienne i tak mam już przygotowany arkusz do dalszej analizy. Czyli teraz wykonuję właściwą analizę składowych głównych. Jak to robię?
przechodzę na zakładkę Statystyka, Wielowymiarowe, Analiza składowych głównych i Klasyfikacja. Wskazuję zmienne do analizy, czyli moje dyscypliny sportowe od 2 do 11, klikam OK i jeszcze raz OK. Pierwszym krokiem jest w ogóle sprawdzenie, może nie sprawdzenie, ale zadecydowanie, ile tych nowych składowych powinno być. Nie ma jednego najlepszego kryterium, są cztery, które rozpatrujemy równocześnie. Pierwsze z nich to jest kryterium poglądowości, które mówi nam o tym, że ja chcę te moje zmienne zredukować do 2 bądź 3 wymiarów, po to, aby móc je przedstawić na jakimś wykresie. Drugie kryterium bazuje na tolerancji, nazwijmy to, badacza, który mówi, że ja godzę się na utratę na przykład 30% informacji. I tutaj widzimy, że liczba czynników 10, czyli tyle, ile oryginalnych zmiennych, tłumaczy mi 100% informacji zawartej w moim zbiorze danych. Im mniej tych czynników, tym widzimy, że ta jakość mi spada, czyli no, pewną część informacji tracę. I na przykład, jeżeli ja uznam, że ok, godzę się na utratę 30% informacji, no to sobie mogę tak zmniejszać, dochodzę do 3 i proszę zauważyć, że redukując mój wymiar właściwie 3-krotnie, ja wciąż mam bardzo wysoką jakość tej reprezentacji, czyli wciąż mam około 70% tej informacji, która była pierwotnie zawarta w moim zbiorze danych. Kolejne kryterium jest to kryterium Kaisera, które bazuje na wartościach własnych, czyli możemy sobie je wyświetlić i kryterium to mówi, że wybieramy te składowe, tyle składowych, dla których ta wartość własna jest większa od 1, czyli tutaj widzimy, że są to 3 składowe i możemy powiedzieć właśnie, że pierwsza składowa wyjaśnia 35% informacji zawartej w całym zbiorze danych, druga około 20%, trzecia 15%, czyli łącznie około 70%. No i ostatnie kryterium to jest kryterium osypiska, czyli wyobrażamy sobie, że mamy jakąś taką skarpę, spuszczamy z niej kamień, no i tam, gdzie ten kamień zacznie się toczyć wolniej, jest to wypłaszczenie i tyle tych składowych weźmiemy. No, w naszym przypadku myślę, że to wypłaszczenie możemy uznać, że zaczyna się od 4 składowych, czyli z tego kryterium wychodzi 4. Analizując te wszystkie kryteria, czyli w jednym było 3, w drugim było 4, dla ułatwienia interpretacji ja sobie wezmę liczbę czynników 3. No i co teraz? Teraz właśnie jest ten najważniejszy moment, czyli właśnie interpretacja tej naszej analizy. No bo co z tego, że ja sobie zredukowałam wymiar, ale nie wiem, czym są te moje nowe składowe. Muszę je jakoś opisać. Jak to robię? Robimy to poprzez analizę współrzędnych czynnikowych zmiennych, które de facto są współczynnikiem korelacji między naszymi oryginalnymi zmiennymi a nowymi składowymi. Interpretacja polega na tym, że ja po prostu patrzę, które zmienne oryginalne najsilniej wpływają na moje składowe. Ja sobie może pogrubię te zmienne i tutaj będziemy sobie zaraz analizować. Nie, tutaj składowa pierwsza, druga, trzecia, pierwsza. No i tak, może zacznijmy od składowej drugiej. Składową drugą najsilniej ładuje pchnięcie kulą, rzut dyskiem i rzut oszczepem, czyli konkurencje rzutowe. Więc możemy powiedzieć, że jednym z tych czynników wpływających na wszechstronność zawodnika jest właśnie ta predyspozycja do rzutów, albo inaczej mówiąc siła, tak? To ja może sobie nazwę zmiennej, że po prostu siła. Kolejna tutaj cecha, tutaj jeszcze nie zaznaczyłam, to są, niech będzie składowa trzecia, to tutaj najsilniej nam oddziaływują skok wzwyż oraz skok otyczce w sposób ujemny, natomiast w sposób dodatni bieg na 100 metrów, czyli to są jak gdyby dwa przeciwne bieguny. No i to też interpretujemy w ten sposób, że im jest ktoś lepszym skoczkiem i ma lepszą skoczność, tym
jest słabszym sprinterem, tak? No to trochę ma sens, bo głównie osoby, które są dobre w skoku wzwyż, otyczce, to są takie osoby wysokie, smukłe, natomiast jeżeli postawimy ich przy sprinterach, to ta różnica no, jest widoczna. Czyli zmienna numer 3 to są skoki, no a składowa numer 1 to mamy co? Bieg, skok, bieg na 400 metrów, 110 metrów i bieg na 1500, czyli po prostu biegi. Zatem mogę powiedzieć, że na wszechstronność zawodnika, która do tej pory była opisywana przez 10 zmiennych, ja mogę ją opisać przez 3 główne cechy, jako predyspozycja do biegów, predyspozycja do rzutów i predyspozycja do skoków. Zobaczmy sobie jeszcze, jak w tym nowym układzie współrzędnych wyglądają nasi zawodnicy, czyli przechodzę na zakładkę przypadki, wybieram sobie wykres 2W, współrzędne czynnikowe przypadków, 1 versus 2. OK. Już powiększam wykres. Wygląda on w ten sposób, może sobie jeszcze zmniejszę czcionkę. Czyli tak, nasza współrzędna pierwsza to były biegi, tak? Największą wartość przyjmuje zawodnik Ashton Eaton, czyli dla mnie jest to informacja, że on jest najlepszym biegaczem. Na osi drugiej, czyli na tej rzutowej, największe wartości przyjmuje Kevin Mayer, czyli dla mnie jest informacja, że on jest najlepszym miotaczem, tak? Jest najsilniejszy. Czyli też analizując rozmieszczenie tych moich nowych przypadków, ja mogę szybko określić, jakie cechy posiada dany przypadek. Natomiast właśnie w tych analizach wielowymiarowych bardzo ważną rolę odgrywa interpretacja, czyli to, co robiliśmy tutaj, tak? Poprzez przyporządkowanie danej zmiennej do naszej składowej, my oceniamy, która z nich oddziaływuje na daną składową i jak taką składową interpretować. Problemem jest to, że czasami jedna zmienna bardzo silnie ładuje kilka składowych. Nie wiemy, jak ją przypisać, jak później to interpretować. I rozwiązaniem takiego problemu w przypadku analizy głównych składowych może być tak zwana rzadka analiza składowych głównych, czyli po angielsku jest to Sparse Principal Component Analysis, w skrócie SPCA, która jest taką modyfikacją analizy głównych składowych, polegająca na tym, że my w tych obliczeniach matematycznych narzucamy karę na to, żeby jedna zmienna ładowała w sposób silny tylko jedną składową. Rzadka analiza głównych składowych nie jest dostępna akurat w programie Statistika, ale korzystając z możliwości integracji statystyki z programem R, możemy sobie napisać taki prosty węzeł, który ja też utworzyłam tutaj dla Państwa, który taką analizę nam policzy. Tutaj mamy przestrzeń roboczą, która robi de facto to, co robiliśmy wcześniej, czyli mam oryginalny zbiór danych, wskazuję zmienne do analizy, przekształcam te zmienne, standaryzuję je, bo w przypadku rzadkiej analizy SPCA standaryzacja jest wymagana. No i tutaj w polu, w parametrach mogę sobie ustawić, jaką chcę liczbę składowych, niech to będzie 3, tak jak wcześniej, i mogę ustawić karę. Im ta kara, tutaj akurat im ten współczynnik jest mniejszy, to tym ta kara jest większa. Zobaczmy, jak to wygląda dla jedynki. Klikam OK. Uruchamiam mój węzełek. Analiza się wykonuje, zaraz otrzymamy wyniki. Co tutaj mamy? Mamy wariancję, czyli widzimy, że przy takich ustawieniach łącznie wariancje mamy wyjaśnione tylko 30%. Mamy współrzędne ładunków, współrzędne przypadków, no i taki wykres słupkowy, gdzie dokładnie widać, że jedna zmienna ładuje tylko jedną składową, tak? Zobaczmy, jak by to wyglądało dla jakiegoś innego współczynnika kary, na przykład 1,5. I manewrując właśnie tym współczynnikiem kary, możemy dostosować tak ten rozkład naszych właśnie słupków, tak, tych naszych ładunków, po to, żeby ta interpretacja była dla nas łatwiejsza. I rzeczywiście widzimy tę modyfikację polegającą na tym, że
na przykład tutaj mamy rzut oszczepem, silniej ładuje tylko składową drugą. Rzut dyskiem też tylko drugą, a skok otyczce tylko trzecią. Czyli to jest pewna modyfikacja, która nam pozwala właśnie, która nam daje możliwość tej łatwiejszej interpretacji, pomaga nam w interpretacji tych wyników, a tym samym sprawia, że ta analiza dla nas faktycznie przynosi pewne ciekawe wnioski. No i tak podsumowując, analizy danych wielowymiarowych wymaga zastosowania pewnych specjalnych technik i tutaj taką najczęściej wykorzystywaną jest analiza składowych głównych. W przypadku każdej analizy wielowymiarowej decydującą rolę odgrywa interpretacja. Modyfikacja analizy głównych składowych, jaką jest rzadka analiza głównych składowych, pozwala nam takie zadanie ułatwić, sprawia, że ta interpretacja jest trochę łatwiejsza. Także z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, no to chętnie odpowiem, słucham.